przede wszystkim bardzo się cieszymy, że te zawody się odbywają, bo no, sytuacja jest bardzo ciężka. Codziennie tak naprawdę wchodzą nowe przepisy, które coraz to bardziej ograniczają możliwości, jeżeli chodzi o imprezy sportowe. Nam jak najbardziej te mistrzostwa były potrzebne, to były zaległe mistrzostwa, natomiast chcemy oczywiście oprócz tego, żeby zawodnicy się sprawdzili, oczywiście rozdać medale, sprawdzić jak wygląda stan przygotowań i tak naprawdę to jest najważniejsze. Także cieszymy się, co prawda bez udziału publiczności, ale że te zawody się odbywają. Sezon międzynarodowy jest w zupełnej rozsypce. Kalendarz ISU no, posypał się praktycznie całkowicie. Oczywiście głównym naszym tutaj celem są Mistrzostwa Europy, które w styczniu planowane są w Gdańsku. Mamy nadzieję, że tutaj koronawirus nie pokrzyżuje nam planów tych mistrzostw. Ze strony tutaj związku oczywiście staramy się wszystko i działamy tak, jakby te mistrzostwa miały się odbyć. A zadaniem do Mistrzostw Europy będzie tak naprawdę stworzenie dla kadry, dla zawodników wszystkich, bo to jest i kadry juniorów i całej tak naprawdę społeczności shorttrackowej, możliwości rywalizacji, bo trening treningiem, ale oczywiście najlepszy trening to są zawody. Zawody to jest rywalizacja, a w shorttracku jak nigdzie to jest clue tej dyscypliny, czyli nie wystarczą ciężkie treningi z czasem, tylko tutaj jest konkurencja i to jest najważniejsze, dlatego staramy się wypchać, że tak powiem, ten kalendarz jak najbardziej tylko możemy, przez co również przygotować naszą kadrę do startu w Mistrzostwach Europy.